Witam was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarza, to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Demonika i nie wiem już który raz zaczynamy w tej oto pięknej, fantastycznej gospodzie z zieloną kurtką wiszącą na ścianie, przypominającą zielony przeklejony liść. Wow. W ostatnim odcinku szukaliśmy przez 20 minut stratowanego pola i w końcu je znaleźliśmy i teraz udamy się do domu starego Harela, tylko żebym ja wiedział gdzie stary Harel mieszka. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj za doktorem jeszcze. No ale to jak on był za doktorem, to może jak doktor mógł go nie zobaczyć. A może to było tak, że doktor, on wszedł do domu, zabrał tą kronikę, wrócił na to pole, doktor wyszedł, wrócił i dopiero jak wrócił, to on poszedł za. Dobra. To jest dom doktora, to jest dom Limseya. Gdzie jest dom doktora? To jest jedno z tych pól, na którym robiła stara ta, stara Harelowa. Tak? Tak mi się wydaje. Ale gdzieś... Gdzie ten Harel mieszka? W gospodzie już dawno nie było go widać. Czarci fart, yeah! Siel został umieszczony w sakwie. O, mogę sobie ominąć wieżyczkę tutaj. I pójść trochę dalej w las. Nie, dobra, nie to chcemy zrobić. Nie, no i już się pogubiłem. Mhm. A może się tepnijmy po prostu do domu doktora. Z domu doktora sobie na spokojnie wyjdziemy tutaj. Pyk. Na zewnątrz, tak zwane. To jest to pole, na którym stał stary Harel, biedak. To jest dom Limseya. O, chyba mi się zbiera na kichanie. Przepraszam was serdecznie. Ale no niestety każdemu się czasem zdarza. A ja jestem jeszcze alergikiem do tego, więc... Źle poszliśmy, musimy wrócić. O, orła cień widziałem. Tutaj leciał. Fajna jest tekstura tych ławek, taka zmoknięta po bokach. Przypomina mi trochę, jak ktoś z was grał kiedyś w dzieciństwie w Toy Story 2. Swoją drogą bardzo, bardzo fajna gra. Bardzo klimatyczna, zdecydowanie to jest jej największy atut. To tam były w levelu, w zaułkach były takie kartony zmoknięte, powykrzywiane i trochę mi to teraz przypomina. Tutaj gdzieś mieszkał stary Harel. Gdzieś na tych polach tutaj. A nie, to jest studnia za domem doktora, to on gdzieś dalej musiał mieszkać. Gdzie są te pola? No, ja się gubię w tym miasteczku, kurczę. Dobrze szliśmy tamtą drogą. Ja teraz kombinuję, jak koń pod górę, albo ja w ogóle jestem tu. Nie, to zdecydowanie idę w złym kierunku. Zdecydowanie w złym kierunku idę, trzeba zawrócić. Sorry, jeżeli cały czas pociągam nosem, no ale... Jak już mówiłem, zakatarzony jestem ostatnio. Postaram się tego unikać. Pyk. O. Pole marihuany. Dobrze, to jest dobra wskazówka. Wygląda na to, że Harel często zażywa tego typu środki. O, pani Harelowa. Czemu stoisz w środku lasu, pani Harelowo? Widziałeś może mojego męża? Nigdzie go nie mogę znaleźć. No, ukradł kronikę i spierniczył. Niestety, nigdzie go nie widziałem. No ale to jest wszystko, co masz do powiedzenia, pani Harelowo? Widziałeś może mojego męża? Niestety nie. Spodziewałem się jakiejkolwiek reakcji z jej strony. Pójdziemy sobie w tę stronę dalej, może tutaj gdzieś na przykład się zakopał. To jest dobra wskazówka, że ona tu jest. Gdzie może być stary Harel? Gdzie on mógł spierniczyć z tą kroniką? Ja wiedziałem, że Harel prędzej czy później coś odwali. Pewnie się okaże, że to nie on jest mordercą i zabiją niewinnego, czy coś w tym stylu znowu. Ale... A, bo my biegniemy już tutaj wzdłuż bagna. Strasznego, mokrego bagna. No, być może Harel uciekł na bagno, no i... Czy mi się wydaje, czy my jakoś tak za długo idziemy, jak na zasięg tego... A nie, jesteśmy dopiero przy tej starej babie.
Babo, nie widziałaś gdzieś tutaj tego, jak mu tam było? Nie, to tylko strażnik. Myślałem, że to on. Harela. Właśnie, Harela. Yeah, czerci fart. A nie, to Gwynlock. O, żona burmistrza, może ma coś ciekawego do powiedzenia. Czemu ona całe dnie siedzi na tych bagnach i zbiera kwiatki? No, co jej jest? Co ona ma nie tak? Witaj, ser. Miałam nadzieję, że się z tobą zobaczę, ale potem nawiedziły mnie okropne koszmary. Może nie powinniśmy się spotykać? Nie powinnaś tu przebywać, pani. Ta okolica jest niebezpieczna. Pioruńsko. Jestem tutaj ze strażnikiem, ale masz rację. Chyba nie powinnam tu zostawać zbyt długo. Jestem ze strażnikiem, super zabezpieczenie. Chyba nie boisz się koszmarów? Boję się śmierci, panie Fairpoint. Śmierci, która nadejdzie, gdy będziemy we dwoje. Będziemy we dwoje? W snach widzę, jak zatapia we mnie swoje kościste szpony. Zatapia w tobie. I wyciera ze mnie życie. Niekiedy ma moją twarz. Moją własną twarz. Odejdź, ser, póki jeszcze czas, błagam. Reakcja, nie obawiaj się, ja obronię cię, pani. Nie obawiaj się, ja obronię cię, pani. Aniby jak chcesz to zrobić, drogi Nikolasie. Drogi Nikolasie. Następnym razem powinieneś być szybszy. Clarisse? Dobrze się czujesz, panie Fairpoint? Pobladłeś jak ściana. Czyżbym powiedziała coś niestosownego? Nie, po prostu coś sobie przypomniałem. Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. Powiedz coś istotnego, błagam. Ja nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, jakbym do tej pory spała. Nagle wszystko wydaje mi się inne. Jakbyś przyszedł mnie obudzić. Czy coś ukrywam? Nie wiem. Może słyszę wiele głosów. Może z głębokiej szrafie. Z oddali dochodzi głos jakiejś kobiety, a ten drugi cienisty głos zbliża się coraz bardziej. Oh, jeszcze nikomu o tym nie mówiłam. Nawet zielarce mam. Bardzo dobrze, ta stara jest wredna. Tak bardzo się boję. Czego ty się tak boisz? No nie, dobra, z niej nic nie wykrztusimy. Ona jest tylko potencjalnym wątkiem romansowym z Nikolasem. Burmistrz by się wkurzył. O, jak ja bym chciał zobaczyć burmistrza wkurzonego. To jest to, co chcę. No nie, no nie ma tu Harela. A może powinniśmy powiedzieć doktorowi o tym, że to Harel zarąbał dokumenty? Nie wpadłem teraz na to. Chciałem szukać Harela na własną rękę i błąkać się gdzieś po bagnach, ale to dobrze, bo spotkaliśmy przy okazji tą żonę burmistrza, która zaczęła podrywać Nikolasa. Odnalazłeś już kronikę? Rzeczywiście, czegoś się dowiedział. Tak? Tym złodziejem był najprawdopodobniej Harel. Harel? Na miłość boską, dlaczego miałby coś takiego robić? Nawet jeśli... O Boże... Te głosy, które słyszał. Panie Fairpoint, ta sprawa jest o wiele poważniejsza niż myślałem. Musisz go odszukać. Za wszelką cenę. Ruszaj natychmiast. Misja została ukończona. Odnalazłeś już kronikę? Mamy coraz mniej czasu. Nie. Dobra. Trzeba znaleźć Harela. To może dzięki temu, że rozmawiałem z nim, będę teraz mógł odzyskać nowy wątek rozmowy z panią Harelową. Kto to wie? Ona była tam gdzieś przy tym polu marihuany. Hodowanym na prywatny użytek. No to jest marihuana, no to się nie ma co w ogóle łudzić, no. Tylko taka słabo rosnąca. Okej, dobra. Witam panią. Widziałeś może mojego męża? Nigdzie go nie... Niestety, nigdzie go nie widziałem. No nie mam od niej nowego wątku do rozmowy. Gdzie może być stary Harel? Gdzie on polas? Jeżeli nie jest w gospodzie, co jest bardzo prawdopodobne, pójdźmy do gospody i znowu będziemy latać w tej wefte i na tym się, do tego się sprawdza ta gra. Do latania w tej wefte z nadzieją, że może w tym miejscu wreszcie będzie. Limzy, nie widziałeś tego Harela ostatnio? Tak, panie Fairpoint. Czego chcesz od człowieka? Szukam Harela. Wiesz, sir, gdzie on jest? Przez chwilę siedział ze mną przy stole. O, znowu. Coś do siebie mamrotał, a potem wstał i szybko wyszedł. Obawiam się, że nie wiem, gdzie poszedł, ale może jego żona będzie wiedziała.
W każdym razie wyglądał dzisiaj na jeszcze bardziej strapionego niż zazwyczaj. W oczach miał czysty obłęd. Według mnie może być bardzo niebezpieczny. Lepiej na niego uważaj, ser. O spokój, ja mam miecz i jestem super tym Sword Dancerem. Pokonałem nawet waszego tutaj kowala, który uważa się za mega proboksa. Witaj, panie Fairpoint. Boję się nawet. Muszę porozmawiać. Kto to niby jest? Co? Jak to burmistrz może nie wiedzieć, kim jest stary Halit? O co? Co to jest w ogóle za człowiek? Kto go uczynił burmistrzem? Ja nie wiem, po prostu nawet nie zna swoich własnych tych mieszkańców miasta. A może po prostu udaje, że go nie zna, ponieważ Harel jest z nim w smowie? Robi się grubo. Może teraz żona Harela ma na przykład nowy wątek rozmowowy, który mnie naprowadzi na to, gdzie jest Harel, bo nie będę ślepo latał po mieście z nadzieją, że go wreszcie znajdę. O, coś dużo w tym odcinku zdań, przy których muszę łapać oddech zaraz spod nich. Bo są długie. Bla bla bla. O, ale tekstura mostu jest słaba. Wyraźnie widać przejście między mostem a drogą. Nawet wolę się nie zbliżać do tego pola. O, kura se dziobie. No. O, a tutaj jej nie ma, przecież tu stała przed chwilą. Ej, pani Harelowo! Pani Harelowo! Pani Harelowo, proszę się nie kryć przede mną tutaj. Przecież pani tu przed chwilą stała. No, jej, no to jest jakieś oszukajstwo. Nie dość, że nie ma lipsa, a to jest, że pani Harelowa za gdzieś poszła. I co ja mam teraz robić? Jak ja mam pracować w takich warunkach? Wszyscy ode mnie odchodzą, no. To jest po prostu, proszę państwa, no tak się nie da grać. To jest wstyd jakiś. Żeby takie warunki mi stwarzać tutaj, ja, prawda, próbuję, szukam tutaj stratowane pola, jakiś dziedzic Limsey, z nim gadam, żeby tylko się dowiedzieć, że stara Harelowa mogłaby mi coś powiedzieć, a ona i tak milczy, a teraz i tak jeszcze sobie w ogóle gdzieś poszła. Olała sprawę totalnie. Ja nie wiem, co to jest w ogóle za gra. O, pagórek. Czy jednak mogą w tym edytować teren? A nie, nie mogą, to tylko tekstura. Wydawało mi się, że tam pagórek jest. Tu jak wszystko, jak widzicie, wszystko jest tak płaskie, jak tylko w ogóle może być. Gdzie jest stary Harel? Teraz będziemy w panice latać przez 3 godziny i szukać Harela. Brawo, do tego się sprowadza ta gra. Poza tym, że latamy w tej wewnątrz, to jeszcze szukamy rzeczy. Znaczy ja teraz oczywiście nie przeczę na grę, ponieważ no nie da się ocenić gry. Nie, inaczej. Nie będę teraz oceniał. Ja nie będę teraz oceniał gry. Ale trochę mnie to już denerwuje. No ja nie jestem zbyt cierpliwy do takich rzeczy. Wolę wartką, szybką akcję niż głowienie się w kółku, gdzie może być Harel. I gdzie on polas i właściwie dlaczego. Nie, tu go nie ma. Może kowal go... Nie, no widzicie o co mi chodzi? Znowu jest to samo. Znowu latam do kowala, żeby zapytać go, czy widział Harela. Potem będę latał do zielarki, żeby ją zapytać. Potem będę latał do mnichów, żeby zobaczyć, gdzie tam przypadkiem nie uciekł. Miło mi cię znowu widzieć, panie Fairpoint. Szukam Harela. Wiesz może, gdzie można go znaleźć? Chodzi ci o tego starego głupca? Nie mam pojęcia, ale niedawno kupił ode mnie sznur. Pewnie poszedł się w końcu powiesić na jakimś drzewie, żebyśmy mogli od niego odetchnąć. Na jakim cudem kupić sznur od kowala? Dobra, może Emma wie, gdzie on jest na przykład. Jest mapa, ja nie mogę trafić po prostu po omacku na tą mapę. Emmo, słuchaj, gdzie jest Harel? Wspaniały dzień, prawda, panie Fairpoint? Czekam właśnie... Wiesz może gdzie... Niestety nie wiem, sir. Wolę go unikać, bo według mnie to wariat. Nie ośmieliłabym się niczego sugerować, ale jeśli szukasz prawdziwego mordercy, na pewno powinieneś mu zadać kilka pytań. Równie... No, bardzo, bardzo odkrywcze, mu. Bardzo, bardzo odkrywcze. Jak widzicie, wciąż mam możliwość powiedzenia jej, że Simon zaginął na bagnach i prawdopodobnie nie żyje, ale ja nie chcę tego robić, ponieważ ona jest cennym źródłem informacji, a jeżeli jej to powiem, już kiedyś popełniłem taki błąd grając w to ona pobiegnie się szukać Simona i nikt nie widziałem, nikt nie słyszałem, co to w ogóle jest Emma. To jeszcze, pójdziemy na szubienicę.
Nie no, Limze jest tutaj tak jakby, ja nie wiem, czy ten sznur, co kupił od kowala, ma mi coś podpowiedzieć? Po co mu sznur? Czy ja rozumiem, że mógł się powiesić, nie? Ale... Jeżeli się powiesił, to mógł przynajmniej zrobić to gdzieś blisko, a nie tak, żeby musiał latać i go szukać cały czas, no. Nieuprzejmy, czy zawsze był taki nieuprzejmy. Odkąd pamiętam. No dobra. Bla bla bla, kawał rzeki. Deszcz przestał padać, może łatwiej będzie znaleźć starego Harela. Wiesz, jak nie widziałeś gdzieś starego Harela, dlaczego on nie może mi po prostu powiedzieć? Dlaczego ta postać nie otrzyma głosu? Albo on. John Parrett, strażnik miejski. No i teraz nie dość, że nie ma starego Harela, to jeszcze nie ma starej Harelowej. Chociaż ją mógłbym zapytać o to, gdzie on jest. Znaczy ja rozumiem, że ona poszła go szukać. Może poszedł do zielarki? Czemu nie? Mógł tak zrobić. Jak nie, przynajmniej będziemy bliżej bagna. Wszyscy, którzy uciekają na bagna z tej miejscowości. Babciu, nie widziałaś Harela? Proszę, powiedz, że widziałaś. Witaj, człowieku w kapturze. Pewnie nie widziałaś Harela. Nie wiem, gdzie przebywa i nie chcę wiedzieć. Jego umysł to zbyt mroczne i niebezpieczne miejsce. Miejsce, w którym jest ktoś jeszcze. I to bardzo niedobrze. Człowieku w kapturze. To mi powiedz, gdzie on jest, to go zabije i będzie spokój. Cóż, jeśli tak bardzo ci na tym zależy, to może i mogłabym ci pomóc. Nawet jeśli mam być zatraceniem was wszystkich? Dziwisz się, że chcę pomóc, nawet jeśli ty sprowadzisz na nas śmierć. Ja, jasne, jasne. Kiedy w końcu zrozumiesz? Nie mam wyboru. Nie mogę zrobić nic innego. Ja mam dość tej baby. Zapomnij o... Dobrze. W takim razie nie dopatruj się sensu w tym, co cię otacza. Może niewiedza sprawi ci mniej bólu. Nie mam pewności, czy będę ci w stanie powiedzieć, co chcesz usłyszeć. Co więcej... Czy możesz zacząć mówić konkrety? Może okazać się dla ciebie niebezpieczna. Ale wygląda na to, że już zdecydowałeś. Musisz mi przynieść specjalne ziele, znane jako smoczy język. Może z jego pomocą uda mi się odnaleźć Harela. Ale odszukanie ziela wcale nie będzie proste, bo to roślina niewidzialna dla ludzkiego oka. Masz tu recepturę na specjalny eliksir. Wreszcie. Może o nim coś. Słyszałeś? Nazywa się Oko Azraima. Nie słyszałem nigdy. Znajdź wszystkie zioła potrzebne, aby go przygotować. Jedno z nich, serpentice, ci dam, bo trudno ją spotkać w tej okolicy. Po wypiciu eliksiru powinieneś zobaczyć smoczy język, jeśli tylko odpowiednio się do niego zbliżysz. Muszę cię jednak ostrzec, człowieku w kapturze. Gdy wypijesz eliksir Oko Azraima, zaczniesz tracić siłę. Dlatego zaraz po znalezieniu smoczego języka wróć do mnie, a ja usunę eliksir z twoich żył. Aha, no czyli czasówka, dobra. Ale ten smoczy język może rosnąć gdziekolwiek. Gdy usłyszysz głupiego strażnika, który dzień i noc strzeże wrzosowisk, od niego idź, pod jego wzrokiem, aż ziemia zaginie w głębinie. Tam poczekasz na swojego przewodnika. On wskaże ci drogę. Gdy usłyszysz głupiego strażnika, który dzień i noc strzeże wrzosowisk, od niego idź pod jego wzrokiem, aż ziemia zginie w głębinie. Tam poczekasz na swojego przewodnika. On wskaże ci drogę. Fajna rymowanka. Przewodnika strażnika, wrzosowisk... nie, wrzosowisk nie. Zginie w głębinie. Głupi strażnik, dobra, czyli musi być jakiś wartownik na... Wspaniale, kolejna zagadka. Czy to już wszystko? Prawie. Pamiętaj, że kiedy przyniesiesz mi smoczy język, cały eliksir musi zostać usunięty z twojego ciała. Wyczuwam w tobie wątpliwości. Czy na pewno jesteś gotowy podjąć się tego zadania? Nie mam wyboru. Muszę spróbować. Ciekawe, czy był jakiś inny sposób. W takim razie przyjdź do mnie, kiedy odnajdziesz smoczy język. Masz wszystko, czego ci trzeba. Dobra, coś konkretnego zaczyna się dziać wreszcie. Ja nie mogę. Wow. Wreszcie
Wreszcie, po prostu, no, co poradzić? Proszę ten, tworzenie eliksirów i eliksir Azraima, łza kamienia, dwa czarci fart, dwa Gwynloki. W górę, a taki ten eliksir leczenia taki. Oddechu seny, dwa ziele krwawnikowe i dwa wodoseny. Jak my stoimy z ziołami w ogóle? Pokaż mi, gościu, swoją sakiewkę. Cztery... my stoimy z... grubo. Grubo my stoimy. Strasznie grubo. To sobie może zrobię tak. Lecimy do domu. Do domu, do domu. Mapę poproszę. Dziękuję serdecznie. Epic. I zaczyna się alchemia. Ale żwawo, Nikolasie, żwawo, bo tutaj pół Polski cię ogląda, a ty się tak wleczesz. Znaczy, no może trochę przesadzam z tym, że pół Polski, ale... dobra, teraz musimy zajrzeć tak. Jeszcze raz muszę zajrzeć na te przepisy. Tworzenie eliksirów. Czy nas stać na to? Jeden Gwynlok, jeden wodosen, jeden czarci fart. Jeden Gwynlok, jeden wodosen, jeden czarci fart. Jeden Gwynlok, jeden wodosen, jeden czarci fart. Jeden Gwynlok, jeden wodosen, jeden czar... To spokojnie, to robimy już. Tutaj, w tej chwili. Będziemy lecimy na Szczecin. Jeden Gwynlok, jeden wodosen, jeden czarci fart. Poproszę. Dziękuję. Co? A, to jest eliksir sennych oczu. To jest eliksir sennych oczu. Który eliksir jest mój? Poproszę. Co jest? Czemu zrobiłem eliksir sennych oczu? Czemu mam dwa eliksiry sennych oczu? The fuck? Miał być jeden Gwynlok, jeden wodosen, jeden czarci fart. Oddechu... Dwa ziele krwawnikowe, dwa wodosen. O Boże, po co... Nie... Dwa ziele krwawnikowe, dwa wodosen. Wodosen. Dwa wodosen. Ziele krwawnikowe mamy tylko jedno. No to nie, to niestety nie będzie leczenia. To co, jaki ona nam dała ten przepis inny? Twórz dziennik, tworzenie eliksirów. Jedna serpentica, jedna łza kamienia, dwa czarcie farty, dwa gwynloki. Jedna serpentica, jedna łza kamienia, dwa czarcie farty, dwa gwynloki. Jedna serpentica, jedna łza kamienia, dwa czarcie farty. Jedna serpentica. Jedna łza... Nie mamy łzy kamienia? Okej. Okay. Ej, czy ten przepis jest na pewno prawidłowy? Jedna łza kamienia. Dwa gwynloki, dwa czarcie farty. Łza kamienia. Białe kwiaty łzy kamienia, zwane też kamiennym sercem, można spotkać w pobliżu skał i kamieni. To dziwne ziele upodobało sobie kamienistą ziemię. Aha, czyli teraz muszę znaleźć łzę kamienia. No dobra, czyli alchemia będzie dopiero w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam was. Pokój nad Izraelem.